26. Baszkowickie Targi Rolne Agropomerania gromadzą dużą ilość wystawców z kraju i zagranicy. Po raz pierwszy Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stworzyły strefę eko. Naszym celem było zbudowanie podczas imprezy targowej zielonego miejsca, umożliwiającego zaprezentowanie i promocję tego, co najciekawsze i najlepsze, jeśli chodzi o ochronę środowiska, ekologię i ochronę przyrody na terenie województwa zachodniopomorskiego. Witam bardzo serdecznie naszych patronów honorowych, których tutaj mamy zgromadzonych na scenie. W tym roku, ale mam nadzieję, że nie wyjątkowo, ale tak zawsze będzie, nasz jubilat, sponsor główny, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Jacek Szanowski. Bardzo się cieszę, że mogliśmy w większym zakresie niż dotychczas dofinansować organizację tej imprezy, organizację targów. Zrobiliśmy to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że tutaj są nasi beneficjenci i chcieliśmy jeszcze bliżej być właśnie naszych beneficjentów. A po drugie właśnie dlatego, że obchodzimy 20-lecie działalności. W jednym zdaniu podsumowują tą działalność 4400 umów, za 1 200 000 000 złotych. To są projekty, które w większości są realizowane na terenach wiejskich. O tym chcieliśmy mówić. Zapraszam Państwa na nasze stoisko, które jest na wprost sceny i życzę udanych targów. 26. Targi Agropomerania uważamy za otwarte. Na powierzchni ponad 500 m2 zaprezentowaliśmy fragment dorobku jednostek będących naszymi beneficjentami. Chcieliśmy przedstawić wszystkim osobom odwiedzającym tegoroczne targi ciekawe, często innowacyjne projekty i przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Do współpracy i aktywnego uczestnictwa w strefie zaprosiliśmy Lasy Państwowe, reprezentowane przez Ośrodki Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, działającej przy nadleśnictwie Kliniska, Goleniów i Trzebież. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w zakresie energii odnawialnej w Ostoi, wchodzący w skład Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz stacji brzegowej w Międzyzdrojach należącej do Uniwersytetu Szczecińskiego. Jesteśmy tu obecni w Baszkowicach na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Od 3 dni próbujemy promować odnawialne źródła energii wśród mieszkańców naszego województwa i osób odwiedzających targi. Reprezentujemy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W ciągu tych 3 dni udzielamy informacji, doradzamy i prezentujemy różne możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy to konwersji fototermicznej w kolektorach słonecznych, czy przez konwersję fotoelektryczną w panelach fotowoltaicznych, czy też w kuchni słonecznej. To jest taka forma wzbudzająca wielkie zainteresowanie przede wszystkim dzieci do gotowania posiłków. Muszę powiedzieć, że jest bardzo duże zainteresowanie możliwościami wykorzystania energii słonecznej. Mieszkańcy pytają przede wszystkim o możliwości dofinansowania, o koszty instalacji, o wydajność, o sprawność instalacji, a także o warunki, jakie muszą być spełnione, aby taką instalację u siebie we własnym domu czy na własnym terenie zainstalować, wybudować. Po raz pierwszy jesteśmy na imprezie tego typu, czyli na targach rolnych w Baszkowicach. Reprezentujemy stację morską Uniwersytetu Szczecińskiego, która leży w strukturach Wydziału Nauk o Ziemi. Dlaczego tu jesteśmy? Bo za tymi polami rozległymi, pięknymi, w końcu jest brzeg morski, którym my się zajmujemy. I stąd też mamy okazję, aby przedstawić to, czym się zajmujemy, a także uczulić tutaj odwiedzających na bardzo ważne kwestie dotyczące ekologii wybrzeża i właściwych zachowań w strefie brzegowej.
rozpoczęciu, obok zapewnienia bezpieczeństwa podczas targów, uczestniczy również, prezentując swój dorobek w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Strefa Eko, w której się znajdujemy, to między innymi współpraca WOPR-u i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który trwa już od paru lat. Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wspólnie budujemy system bezpieczeństwa województwa zachodniopomorskiego. A stacja i to miasteczko, w którym się bawimy tutaj w trakcie agrotargów Pomerania, to przede wszystkim przypominanie zasad pierwszej pomocy, no i bezpieczeństwa nad obszarami wodnymi.